Zawirowanie na rynku konsolowym, problemy z zakupem Activision Blizzard King i wiele innych newsów w tym wydaniu Niecodziennik Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym Niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, Hi-Fi Rush hitem. W zeszłym tygodniu dziennikarz Jeff Grubb powiedział, że usłyszał, iż Hi-Fi Rush nie zarobiło tyle pieniędzy, ile powinno i niektórzy odpowiedzialni za sprzedaż gier w Xbox mogą mieć kłopoty. Jednakże wiceprezes do spraw marketingu gier Xbox Aaron Greenberg zaprzeczył temu twierdzeniu, mówiąc, że gra była przebojem pod względem wszystkich kluczowych wskaźników i oczekiwań. Chociaż Greenberg nie mówił o strategii Game Pass, decyzji o niespodziewanym wydaniu gry ani o tym, ile miała zarobić, na pewno ma rację, jeżeli chodzi o popularność Hi-Fi Rush wśród graczy. Wersja na Xbox obecnie ma ocenę użytkowników 8,9 na Metacritic, a użytkownicy Steam na PC oceniają grę jako przeważnie pozytywną. Sam ogrywałem Hi-Fi Rush i byłem zachwycony, zapraszam do obejrzenia godziny na gorąco, bo tam się dość mocno produkuje różnych technikalia gry. Postaram się zamieścić kartę gdzieś na górze. Całe szczęście, tak jak w przypadku Pentiment, gra nie musi zarobić kroci, a raczej przyciągnąć do subskrypcji, a to zdecydowanie się udało. Kolejno, Guerrilla Games rozwija Decima. Dyrektor techniczny studia w Guerrilla Games, Michel van der Leef, który pracuje w studiu prawie przez 23 lata istnienia tegoż studia, opublikował niedawno szczegółowy wpis na LinkedIn, ujawniając interesujące informacje dotyczące autorskiego silnika gier Decima. Po pierwsze, van der Leef ogłosił decyzję o rezygnacji z pozycji dyrektora studia Guerrilla, którą pełnił przez ponad 3 lata, zamierzając skupić się na jednej roli w pracy i bardziej poświęcając się rozwojowi silnika, który był używany chociażby do takich tytułów jak Killzone Shadowfall, Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West, a także Until Dawn od Supermassive Games i Death Stranding od Kojima Productions. Po drugie, deweloper ujawnił, że studio ma ambitne plany na przyszłość dla silnika, mówiąc, że mapa drogowa studia i przyszły kierunek dla Decima są tak ambitne, że połączenie obu prac związanych zarówno z prowadzeniem silnika, jak i bycie dyrektorem, to więcej niż jeden etat pracy. Trzeba przyznać, że gry od Guerrilla Games są pewnym wyznacznikiem technicznym tego, jak powinny wyglądać AAA na konsole, stąd nie dziwi mnie, że Hideo Kojima korzysta z Decima, a wkrótce też inne studia skorzystają z dobroci niesamowitej technologii właśnie od Guerrilla, także cóż, pozostaje tylko czekać, patrzeć, jakie piękne gry dostaniemy. Następnie, Remedy chwali się postępami. Firma Remedy Entertainment podzieliła się informacjami na temat gier, nad którymi obecnie pracuje. Fiński deweloper pracuje nad Alan Wake 2, sequelem Control i jej spin-offem wieloosobowym oraz remake'ami Max Payne 1 plus 2. Wszystkie te tytuły są w różnych etapach rozwoju, a w dokumencie biznesowym firma dostarcza więcej szczegółów na temat ich postępów. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie gry rozwijają się dobrze i możemy spodziewać się Alana Wake w niedalekiej przyszłości, ponieważ gra jest bliska ukończenia. Gra jest też w ostatniej fazie pełnej produkcji, aby przygotować ją do premiery jeszcze w tym roku. Inną ciekawą rzeczą jest to, że deweloperzy pracujący nad Alan Wake 2 wkrótce będą mogli zostać przypisani do innych projektów Remedy. W przypadku remake'ów Max Payne 1 and 2 również wszystko przebiega dobrze i gra przeszła do etapu Proof of Concept, a Remedy mówi, że zespół deweloperski pracował efektywnie nad dotarciem już kluczowych elementów, które definiują Maxa Payne'a i przeniesieniem gry na dzisiejsze konsole i komputery. Oryginalne gry były znane ze swojej oprawy wizualnej, intrygującego mechanizmu rozgrywki opartego na bullet time, a te remake'i są naprawdę mocno oczekiwane. W dodatku Remedy wspomniał o kodowej nazwie Vanguard, czyli darmowej grze kooperacyjnej, która jest nowym rodzajem gry dla firmy i znajduje się we wczesnej fazie, ale wciąż wiele trzeba zrobić nad tym projektem. Jednak na razie fińskie studio koncentruje się na zbliżającej się premierze Alan Wake 2, zwłaszcza, że to będzie pierwsza nowa gra Remedy od czasu premiery Control w 2019 roku. Remedy to jest ciekawe studio, bo nie boi się innowacji i mimo, że nie zawsze dostarcza gry absolutnie doskonałe, to zawsze mają to coś. Ponadto wszystkie gry są w tym samym uniwersum, co pozwala autorom zaszaleć nieco z konwencją i stosować różne triki narracyjne. I ograłem wszystkie gry od Remedy i raczej tak już zostanie, bo czekam absolutnie z niecierpliwością na nowe tytuły od Finów. No właśnie Alan Wake 2 niedługo,
a nowogeneracyjnego Maxa Payne'a to zdecydowanie ogram. Następnie, zawirowania na rynku konsolowym. PlayStation 5 sprzedało 19 milionów egzemplarzy w roku fiskalnym kończącym się 31 marca 2023 roku, przekraczając pierwotny cel Sony wynoszący 18 milionów. Osiągnięta sprzedaż była częściowo możliwa dzięki rozwiązaniu problemów związanych z pandemią, które utrudniały sprzedaż PS5 na początku jego istnienia. Milestone został ogłoszony wraz z pełnorocznymi wynikami finansowymi firmy, które również wykazały gwałtowny wzrost sprzedaży gier. Dział Game and Network Services Sony, zajmujący się PlayStation, był ponownie największym źródłem przychodów dla firmy dzięki zwiększonej sprzedaży zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. W rzeczywistości ta sprzedaż była o 50% wyższa niż sprzedaż w kolejnym największym segmencie Sony, czyli Technology and Services. Oprogramowanie do gier wygenerowało 1,7 biliona jenów, czyli 12,5 miliarda dolarów, wzrost o 13%, z czego większość pochodziła z dodatkowej zawartości, czyli DLC i mikrotransakcje, czyli stanowi to 862 miliardy jenów, 6,3 miliarda dolarów, wzrost o 1%. Sprzedaż fizycznych gier wyniosła 193,4 miliarda jenów, czyli 1,5 miliarda dolarów, wzrost o 50%, a sprzedaż cyfrowych pełnych gier przyniosła 660,9 miliarda jenów, czyli 5 miliardów dolarów, wzrost o 16%. 67% wszystkich sprzedanych gier stanowiły gry cyfrowe, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z 66% z poprzedniego roku. Oprócz 19 milionów egzemplarzy PS5 sprzedano również 264,2 miliona pełnych gier w 12-miesięcznym okresie, co oznacza spadek z 303 w poprzednim roku. Sprzedano 43,5 miliona gier z tytułów first party i niewiele mniej niż 43,9 miliona osiągnięte w poprzednim roku podatkowym. Jednocześnie Microsoft opublikował swoje wyniki finansowe za 3 miesiące i zakończone właśnie tego 31 maja, wykazując gwałtowny spadek sprzedaży sprzętu i niewielki spadek całkowitych przychodów z gier. CEO Satya Nadella poinformował, że przychody z subskrypcji gier osiągnęły prawie miliard dolarów w ciągu kwartału, a Game Pass został rozszerzony o 40 krajów w tym okresie. Dodatkowo firma przekroczyła 500 milionów unikalnych użytkowników w całym okresie istnienia jego tytułów first party oraz osiągnęła rekordowe liczby aktywnych użytkowników miesięcznie w dziedzinie gier w trzecim kwartale. CFO Amy Hood podała więcej szczegółów na temat wyników finansowych kategorii gier, mówiąc, że 4% spadek przychodów był większy niż oczekiwano. Przychody ze sprzedaży sprzętu Xbox spadły o 30% i 28% przestałem w kursie walutowym na wysokim poziomie porównawczym z poprzedniego roku, który odnotował wzrost podaży, czyli dostaw konsol. Warto zauważyć, że w Europie sprzedaż konsol Xbox Series X i S spadła o 10% w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 2023. Jeżeli chodzi o nieco większy wzrost przychodów z treści i usług Xbox, Hood powiedziała, że było on napędzane lepszą niż oczekiwaną monetyzacją treści od firm trzecich i first party, a także wzrostem sprzedaży Xbox Game Pass. 7% wzrostu w całej firmie przypisano Microsoft Cloud w kontekście wzrostu AI. Przychody z Microsoft Cloud wyniosły 28,5 miliarda dolarów i wzrosło o 22% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Patrząc w przyszłość, Hood powiedziała, że spodziewa się, że sektor gier będzie rosnąć w średnich do wysokich jednocyfrowych wartości w czwartym kwartale. Spodziewałem się wzrostu przychodów z treści i usług Xbox w niskich do średnich wartościach, napędzanego przez treści od zespołu third party oraz first party, a także Xbox Game Pass. Ostatecznie więc potwierdziła się teoria Jeffa Grubba z poprzedniego tygodnia, że Microsoft nie jest zadowolony z Xboxa. Spory spadek z pewnością zawdzięcza braku dużych tytułów w 2022 roku oraz słabym rozwojem Halo Infinite, które miało być grą usługą napędzającą subskrypcję. Na domiar złego Microsoft może mieć problemy z zakupem Activision Blizzard King, więc w tym kwartale Xbox ma mocno pod górkę, a Sony świeci triumfy. Kolejne miesiące przed nami, więc zobaczymy, co się jeszcze wydarzy w tym roku. Mam nadzieję, że kolejne gry ze stajni Microsoftu troszeczkę jednak nabiją tą sprzedaż i wzmocnią konkurencję, bo pamiętajcie, że dla gracza akurat konkurencja najbardziej się opłaca. Kolejno, Nintendo wraca na Gamescom. Za
zaledwie 4 miesiące odbędzie się oficjalnie Gamescom. W oczekiwaniu na to wydarzenie organizatorzy Kölner Messe i niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Gier zaczęli ujawniać informacje na temat uczestniczących firm. Ostatnio dokonali istotnego ogłoszenia w tej sprawie. 26 kwietnia organizatorzy potwierdzili, że po 4-letniej nieobecności Nintendo powróci jako wystawca na wydarzeniu w 2023 roku. Obecnie nie jest pewne, jak będzie wyglądać zaangażowanie Nintendo w wydarzenie, biorąc pod uwagę, że ich główne nadchodzące tytuły, jak Legend of Zelda Tears of the Kingdom i Pikmin 4, mogą być wydane przed Gamescomem w sierpniu. Nintendo nie uczestniczyło w Gamescomie od 2019 roku, a później z powodu pandemii COVID-19 pokaz był zmuszony przejść na wersję cyfrową przez kolejne 2 lata. W 2022 roku na fizycznej przestrzeni wystawowej ponad 250 tysięcy odwiedzających mogło zobaczyć nowe zwiastuny gier, cosplaye i różne inne atrakcje. Nintendo wraz z Sony i kilkoma innymi znanymi twórcami i wydawcami ponownie zdecydowało się jednak nie uczestniczyć w wydarzeniu właśnie w poprzednim roku. I Nintendo jest pierwszym dużym wydawcą, który został potwierdzony jako uczestnik targów. Dodatkowo Opening Night Live, inauguracyjne wydarzenie prowadzone przez Jeffa Keighley'a, ma również powrócić. Gamescom 2023 zaplanowany jest na dni od 22 do 27 sierpnia. Zgodnie z informacjami z połowy marca, tegoroczne wydarzenie odnotowało 10% wzrost liczby zarejestrowanych firm w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. I następnie Respawn odpowiada na problemy z Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor miało niedawno swoją premierę i gracze wyrażają swoje rozczarowanie jej działaniem na PC-cie. W kolejnej źle przeprowadzonej premierze dla graczy na komputerach osobistych Jedi Survivor wykazuje wiele problemów, na co zespół Star Wars Jedi Team opublikował oświadczenie na Twitterze. W nim wyjaśniono, że nie ma jednego kompleksowego rozwiązania dla wydajności na PC, zwracając uwagę, że jest wiele możliwych konfiguracji, jakie może posiadać gracz na PC-cie, niemożliwe jest szybkie rozwiązanie każdego problemu. To kolejny przypadek, gdy konsumenci stają się testerami, gdyż podobnie jak w przypadku niektórych innych niedawnych tytułów, jak Star Wars Jedi Survivor miało słaby start na platformach PC w chwili publikacji tego oświadczenia. 61% wszystkich recenzji na Steam jest negatywnych, a gra ma ogólną ocenę przeważnie negatywną. Niedawno The Last of Us Part 1 został wydany na PC z bardzo słabym odbiorem ze względu na mnóstwo poważnych problemów obecnych w grze. W dużej mierze największe problemy posiadają gracze z kartami graficznymi z 8 GB RAM-u, niezależnie czy są to modele starsze pokroju serii RTX 2000 czy RTX 4000. W wielu przypadkach gra oscyluje w zakresie 20 do 30 FPS-ów i to jest część każdej platformy technologicznej. Problemy wymagają zbadania, naprawy muszą być opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone, co oczywiście zajmuje czas. Ale im dłużej Respawn będzie naprawiać te problemy, tym bardziej rozczarowani będą fani na platformach PC i prawdopodobnie będą szukać zwrotu pieniędzy. Ostatni materiał Digital Foundry pokazał, że gra ma kilka problemów. Jednym z nich jest złe cache'owanie shaderów, które pomimo wstępnej optymalizacji nadal powoduje spadki w przypadku pojawienia się nowych materiałów na scenie. Drugim jest złe wykorzystanie wątków procesora. Podejrzewam, że gra zostanie zoptymalizowana i doprowadzona do odpowiedniego stanu najdalej za miesiąc, ale niesmak niestety pozostanie. Sama ogrywam grę na PS5 i jeżeli chcecie zobaczyć moje pierwsze 2 godziny rozgrywki z moim komentarzem, link znajdziecie w karcie i opisie materiału. I temat numeru, czyli Microsoft zapłaci 3 miliardy dolarów Activision. To nie jest do końca takie proste, ale jedziemy. Urząd do spraw konkurencji i rynku w Wielkiej Brytanii ogłosił, że zatrzymuje proponowane przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft ze względu na obawy, że umowa zmieniłaby przyszłość szybko rosnącego rynku gier w chmurze. W swoim oświadczeniu CMA stwierdziło, że Microsoft nie zdołał skutecznie rozwiać obaw w sektorze gier właśnie w chmurze. W reakcji na decyzję CMA wiceprezes i prezes Microsoftu Brad Smith powiedział, że pozostajemy w pełni zaangażowani w to przejęcie i odwołamy się. Decyzja CMA odrzuca praktyczne rozwiązanie problemów konkurencji i zniechęca do innowacji technologicznych i inwestycji w Wielkiej Brytanii.
Następnie już podpisaliśmy umowy dotyczące udostępnienia popularnych gier Activision. Blizzard na 150 milionów więcej urządzeń i pozostajemy zaangażowani w wzmocnienie tych porozumień poprzez środki regulacyjne. Szczególnie rozczarowujące jest to, że po długich rozważaniach ta decyzja wydaje się być oparta na błędnym rozumieniu tego rynku i sposobu działania odpowiedniej technologii chmury. Rzecznik Activision Blizzard dodał, sprawozdanie CMA stoi w sprzeczności z ambicjami Wielkiej Brytanii, aby stać się atrakcyjnym krajem do odbudowania przedsiębiorstw technologicznych. Będziemy intensywnie współpracować z Microsoftem, aby odwrócić to w apelacji. Wnioski zawarte w sprawozdaniu szkodzą obywatelom Wielkiej Brytanii, którzy mają coraz gorsze perspektywy ekonomiczne. Przeanalizujemy nasze plany wzrostu w Wielkiej Brytanii i globalni innowatorzy dużych i małych firm zauważą, że mimo całej retoryki Wielka Brytania jest zdecydowanie zamknięta na biznes. Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard, wydał również oświadczenie, mówiąc, że decyzja CMA to daleko od ostatniego słowa i stwierdził, że umowa jest dobra dla konkurencji. Razem z Microsoftem możemy kwestionować tę decyzję, a już rozpoczęliśmy pracę nad odwołaniem się do Trybunału Odwoławczego do spraw konkurencji w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy pewni naszej sprawy, ponieważ fakty są po naszej stronie. Ta umowa jest dobra dla rynku. Zapewne jedną z najgorszych rzeczy dla pracowników jest to, że jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana, Kotick pozostanie dyrektorem generalnym. Według źródeł zaznajomionych z całą sytuacją, Kotick pozostanie, zrezygnuje z funkcji dyrektora generalnego Activision Blizzard tylko w przypadku połączenia się z Microsoftem. Pomimo kontrowersji związanych z CEO, zwłaszcza w kwestii radzenia sobie z zarzutami o nadużycia w swojej firmie, Kotick wciąż trzyma się władzy. Ponad 1500 pracowników domagało się jego dymisji w 2021 roku, ale wciąż to jest na swoim stanowisku. Oczywiście nie wiadomo, co stanie się z Kotickiem, jeżeli umowa zostanie sfinalizowana. Mieliśmy sprzeczne doniesienia w tej sprawie, jednak nie wiadomo, czy Microsoft zamierza pozbyć się CEO, zastępując go kimś mniej znanym wśród deweloperów i fanów, jednak udało się zostać ponownie wybranym do rady dyrektor w ubiegłym roku, więc jego współpracownicy nie wydają się jeszcze stracić na nim, no bo tu oczywiście wszystko się rozchodzi o pieniądze. Nie wiadomo, czy sytuacja się ta utrzyma, jeżeli Microsoft zdecyduje się usunąć go po połączeniu. I w niedawnym wywiadzie dla CNBC dyrektor generalny Activision odmówił zablokowania przejęcia Microsoftu przez swoją firmę, wyraził zdziwienie, dowiadując się, że szef FTC Lina Khan spotkała się z szefem CMA krótko przed decyzją regulatora i wyraził przekonanie, że FTC wykorzystało CMA do zablokowania umowy między firmami. Byłem zaskoczony, dowiadując się, że Lina Khan i szef CMA spotkali się przez półtora tygodnia temu w Waszyngtonie. Przecież prawnie nie powinniśmy omawiać czynnego postępowania sądowego, powiedział Kotick. Nie wiem, czy tak się stało, ale jak sądzę, właśnie to widzimy teraz, że CMA wykorzystywane jest jako narzędzie przez FTC, aby osiągnąć swoje rezultaty, a to nie jest sposób, w jaki to powinno działać. Warto zauważyć, że spotkanie pomiędzy szefami FTC i CMA nie było tajne, a oficjalnie dyskusja na temat Microsoftu nie miała miejsca. Wcześniej FTC wniosło również pozew przeciwko Microsoftowi, próbując zablokować umowy w USA. Doniesienia wykazały, że firma planowała kontynuować rozmowy pomimo pozwu i czekała na zgodę Komisji Europejskiej oraz CMA, jednak brytyjski regulator podjął niespodziewaną decyzję o zablokowaniu. Ostatecznie więc nie jest to takie proste. Dodatkowo, w momencie kiedy ta cała umowa nie przejdzie, to ze względu na właśnie koszty prowadzenia tego całego procesu, a również za niedotrzymanie tego wszystkiego w terminie, Microsoft będzie musiał zapłacić Activision za niedotrzymanie terminu umowy przejęcia, które to będzie optowało na 3 miliardy dolarów. Zwłaszcza, że teraz niezależnie od tego, czy umowa przejdzie, czy nie, Bobby Kotick dostaje swoją część. Activision tak czy tak wygra. W sensie albo firma zostanie dofinansowana na te 68,7 miliardów dolarów, a jeżeli Microsoft nie spełni wymagań wszystkich komisji regulatorskich, to tak czy tak Activision dostanie jeszcze 3 olbrzymie bańki. Więc
cóż, ten biznes po prostu miejscami mnie przeraża. I tak jak już wspominałem, to przejęcie musi być jednogłośnie przyjęte przez wszystkich regulatorów, jednocześnie oni sami muszą uzasadniać odmowę takiego działania. Stąd też prowadzi się ankiety, badania, apelacje i rozmowy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do bezpieczeństwa tego typu operacji. Bo tutaj pamiętajcie, że się rozchodzi nie tyle o Call of Duty, bo to zostało pokryte, zostało podbijane wszędzie, gdzie się tylko da, pokryte umowami i tak dalej. Tutaj rozchodzi się o to, że CMA zakwestionowało kwestię cloud gamingu, dlatego, bo Microsoft xCloud w połączeniu z Game Passem jest prawie, że teraz bezkonkurencyjnym narzędziem i środkiem do grania, dlatego, bo Stadia upadła, Sony dalej nie wie, co chyba ze sobą chce zrobić przez PlayStation Now, Amazon Luna to jest jakiś żart, Ubisoft czy inne firmy nawet nie podejmują się w ogóle streamingu, więc tak naprawdę Microsoft, powiększając swoje bezpośrednio te studia first party i mając tak rozbudowane właśnie cloud gaming, jest bezkonkurencyjnym agentem na rynku, więc to prowadzi do tego, że Microsoft chociażby może regulować ceny, może wyznaczać standardy jakości produktów i nikt im tego nie zabroni, dlatego po prostu mają większość rynku. Mogą dowolnie po prostu operować tym, mówić co wyjdzie, gdzie i za ile i po prostu w dłuższej perspektywie czasu. To jest działanie, do którego właśnie regulatorzy nie chcą dopuścić, żeby zbyt wiele władzy było skupione w rękach jednej firmy. I blokada CMA z pewnością opóźniła cały proces, ale nie zablokowała go zupełnie. Microsoftowi z pewnością spieszy się jednak, by domknąć umowę, bo nie dość, że nie zyska na całym procesie, to właśnie będzie musiała zapłacić tą karę za niedotrzymanie umowy. Mam wrażenie, że takie osoby jak Kotick są jak nomen omen koty. Zawsze wylądują na czterech łapach i zarobią niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdą. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Deva. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich platformach podcastowych, wpisując Okiem Deva. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. Także jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji lub też macie jakieś pytanie, na które śmiało możecie zadawać, a odpowiedź padnie w następnym live, piszcie w komentarzach. Tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry okiem deva.